Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich. Na początek przeczytam wam wiersz, jaki kiedyś napisałem. Odejście. Czy potrafisz powiedzieć, jak wygląda chwila szczęścia otoczona ciepłem? Skrada się ku oczom światło, różne rodzaje szczęścia, inne, znowu inne, jeszcze inne. Błyszczy uśmiech, chce się krzyczeć i śpiewać piękne poematy. Już ostatnia chwila na ziemi, już ostatnie łzy wylane, już dopełniła się godzina wiecznego odejścia z tych czarnych przestrzeni. Już świeci policzek różany, obraz kwieciem malowany. Już dochodzi głos dobrotliwy, łagodny. Już wiosna uroków zagląda w oczy duszy. Jeszcze chwila, jeszcze trochę. Ziemio pełna bólu, ziemio pełna nadziei, ziemia pełna oczekiwań. Uśpij mnie, zapomnij o mnie, ziemio. Pragnę obudzić się już tam, gdzie nas czeka nowe życie bez łez. Kiedyś ojciec Pio powiedział mi, że przyprowadzi na rozmowę do mnie mojego tatusia. I tak się stało. Mój tatuś zmarł, mając 48 lat. Drugi zawał. No już niestety przegoniłem daleko mojego tatusia. No i przyszedł. Dwa razy chyba przyszedł na rozmowę ze mną. Ale długo, długo nie. Po jakimś tam czasie ojciec Pio, bo spytałem ojca o tatusia, gdzie jest. A mówi, że przyprowadzę ci na rozmowę. No i rzeczywiście przyszedł tatuś. Pierwsza sprawa to oni przepraszają zawsze. Przepraszam, że coś złego zrobił i tak dalej. I pytałem go, czy już jest w niebie. To powiedział, że już prawie tak, ale jeszcze nie, tak z rozmowy wynikało, że jeszcze mu troszkę zostało, ale już nie cierpi. I powiedział mi, że chciałby mi wiele powiedzieć na temat mojego przyszłego życia, ale nie może, bo to jest tajemnica. Tylko ojciec Pio wiele mi powiedział, co się będzie działo z moim życiem dalej, więc to się zadziało, to się akurat sprawdziło. Bo to w latach 80., 90. ta rozmowa z moim tatusiem była. Między jednym a drugim. Także śmierć nie przekreśla życia. To jest tylko taki sen, można by powiedzieć. I od razu się po drugiej stronie człowiek przechodzi z tych zmysłów na zmysły duszy. I myśli dalej, bo dusza myśli i ma uczucia, ma wolę, nie ciało. Ciało to jest kawałek drewna, kłody takiej. Jak wyjdzie dusza z ciała, to już nic nie zostaje. Wszystko, sama materia nie jest w stanie, w ogóle materia nie jest żywa. Tego może zacznijmy. Tylko duch ożywia materię. Mówimy, że światło jest życiem. No też to jest nieprawda. Nie jest światło życiem. Materialne światło tutaj nie jest życiem. Ono produkuje życie, ale nie jest życiem. No to co, słońce, na przykład te ciągłe wybuchy na słońcu, no to co to za życie? Żyć w wybuchach. Za pomocą tych promieni tylko tak jest skonstruowana materia, że zachodzą różne reakcje i to działa, ale czy fotosynteza w liściach, ale nie można powiedzieć, że światło jest życiem. Nie. Duch jest życiem, dusza jest życiem, a reszta jest tylko dostosowane do życia w tej materii poprzez różne formy i składniki tej materii. I one zostają uruchomione i to wszystko tak jakoś hula
Nikt nie wie do końca, jak to jest. Nawet naukowcy w laboratoriach, gdzie mają najlepszej jakości powiększacze, nie rozumieją tego życia i tak. Nie wiedzą. Obserwują, mogą wyciągać różne wnioski, sugerować, nawet modelować pewne rzeczy prądami, różnymi reakcjami, ale dlaczego to żyje, dlaczego tak jest, dlaczego myśli, dlaczego reaguje w ten, a nie inny sposób, to tego nie wiedzą. Próbują genami manipulować, no coś tam manipulują, ale to wciąż jest tylko materia. Nie jest to życie. Duch ożywia wszystko. Taka jest prawda. Ale naukowcy, niektórzy, nie przyjmują tego. Uważają, że oni stworzą życie wieczne. I na tym polega pycha. Na tym polegała pycha na początku, że oni uważali, że wszystko potrafią, jak wychodzili z nieba. No i okazało się, że nie potrafią. Nic nie potrafią. Stworzyli kosmos, który nas zabija. Dali nam ciało, wykreowało się to ciało przez historię, przez ewolucję. I co to za ciało? Pożyjesz 70-80 lat i w kalendarz. To więc to są te niewypały, jakie stworzyli aniołowie, kosmici. Więc nie wolno im ufać. Ta wiedza jest beznadziejna. Do niczego ona nie prowadzi. Takiego prostego pożaru, jaki w Warszawie tam wybuch, w Siemianowicach Śląskich. Teraz ostatnio te pożary wybuchają, też podejrzane. No, nie potrafią tak od razu zgasić i nie wiedzą dlaczego. W ogóle po co pożar, nie? Od tego zacznijmy. Tutaj ludzie pracują, a tu nagle cały dobytek się spala. Czy to jest normalne? Nie powinno być ognia w tym sensie. No ale jest. Tak kosmici zaprojektowali beznadziejnie to wszystko. Są stawy, kąpiesz się i nieraz widzisz, jak się ludzie topią. Sam się kiedyś topiłem zresztą i kolega mnie uratował. Ale to jeszcze w podstawówce. Że dobrze nie umiałem pływać i szedłem sobie z brzegu poprzez wstawie dużym i na środku był rowek. I tak mnie zanurzyło, nie mogłem się wydostać. Widział kolega, że się topię. No to mnie wskoczył, nurka zrobił, za rękę mnie złapał i wyciągnął. Więc widzicie, takie to jest życie. Nic tu pewnego. Czy tak powinno wyglądać luksusowe, wspaniałe i komfortowe życie? Nie. Wyjdziesz na chwilę, jajecznicę sobie smażysz, zaraz się spali. Co to w ogóle jest? Trzeba wszystko pilnować, wszystko kontrolować. Słabe to jest. Słabe wykonanie. Słaba wiedza. W niebie tak się nie dzieje, absolutnie. No ale chcieliśmy sobie stworzyć niebo w kosmosie, to mamy. To, co ojciec mówił, że sami żeśmy zepsuli i sami musimy to naprawiać. A naprawiamy w ten sposób, że zaczynamy rozumieć, dlaczego życie takie jest, skąd się to wszystko wzięło. I w ten sposób ewoluujemy duchem do wyższej formy istnienia, lepszej formy istnienia. Na tym polega zbawienie. Kto ma imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego wszystkim życzę. Wkładamy do koszyczka Ojca Pio wszystkie nasze problemy, problemy państwa, kościoła, zdrowotne nasze i rodzinne, żeby te nasze intencje były zauważone i w jakimś sensie najlepszym dla nas urzeczywistnione przez niebo. Niebo pomaga. Nikt tam na laurach nie siedzi, ojciec Pio kiedyś mówił. Wszyscy starają się pomagać. Niekiedy wysyłają tutaj na ziemię czy na inne ziemie jakichś wysłanników, oczywiście na zasadzie wolnej woli. To nie, że każą. Tam jest wolna wola. No i niektórzy się godzą przyjść na ziemię, żeby coś mówić, coś robić w tym sensie. Głównie słowem. Słowo jest najważniejsze. Nic innego. Po słowie dopiero idą czyny. Takie czy inne. Wiedza niebiańska jest najważniejsza. Ona zmienia wszystko. Dlatego tak ważna jest edukacja.
Najważniejsza jest edukacja, bo to kształtuje i formuje naszą duszę, naszą świadomość, nasze wszystko później. Jeśli źle się ktoś wychowa, no to będzie zły. Proste. Jeśli będą ci wciskać jakieś ideologie, jakiś liberalizm, jakieś na przykład to wciskają cały czas globaliści o tym zanieczyszczeniu planety, o ociepleniu. To są wszystko fałsze oczywiście. I my się dajemy na to nabrać. Mam nadzieję, że oglądaliście wczoraj na Republice właśnie o klimacie Ziemi. Ja zresztą, ten filmik jest już w internecie, go udostępniłem na Facebooku moim. Warto. Naukowcy zostali odsunięci, ponieważ mówili prawdę. Wcale planeta nie płonie, wcale planeta się bardzo nie ociepla. Były tysiące lat temu było cieplej jeszcze niż teraz. Teraz jesteśmy w sytuacji ochładzania, a nie ogrzewania planety. Bo są takie cykle i oni to właśnie pokazują, te cykle. Ale biznesmeni, globaliści, korporacje wciskają właśnie taką propagandę fałszywą po to, żeby zawładnąć ludźmi, zniszczyć ich majątki i wykorzystać dla swoich celów, żeby oni mieli dużo pieniędzy. Tylko o to im chodzi. I władzę. Więc to jest błąd. Czasami niektóre państwa chcą władzy, tak jak Niemcy, chcą władzy nad całą Europą. To nie jest już państwo suwerenne, nie ma być państw suwerennych, tylko jedno państwo europejskie, czyli niemieckie. To jest Trzecia Rzesza rośnie nam w tej chwili. Trzecia Rzesza niemiecka chce zawładnąć wszystkimi państwami bez walki. Właśnie tą poprzez zmuszanie wszystkich do podległości, poprzez tą Unię Europejską i ten zielony, czyli Czerwony Ład, tak naprawdę. To do tego dąży. I warto to wiedzieć, warto to obserwować i sprzeciwstawiać się, tak jak Jezus. Jezus był znakiem sprzeciwu. Dlatego nasi politycy z Prawa i Sprawiedliwości, Suwerennej Polski i inni jeszcze, Konfederacja też to rozumie i mówi o tym bardzo dobrze, w końcu się powoli nawracają. Trzeba bić w bęben. Bo ci lewacy wszyscy to właśnie idą w ten Zielony Ład i poddańczo Niemcom i Rosji wykonują wszystkie ich rozkazy. To wkładamy to wszystko do koszyczka Ojca Pio, to zrozumienie, nasze myśli, nasze troski. Ofiarujemy to niebu, żeby nam było lepiej w przyszłości, a nie gorzej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jakieś rozważanko z drugiego tomu, jakieś myśli? Bóg jest na tyle pokorny, delikatny i wrażliwy, że musisz go nieraz przed innymi uparcie bronić, a czasem nawet przed sobą samym. Bóg się nie narzuca, jak na przykład politycy i ta lewa strona, czy liberałowie, narzucają wszystkim jakiś pogląd. Bóg nie narzuca poglądów, jest wolny. Chce tylko, żebyśmy poznali prawdę i delikatnie to robi. I dlatego musimy usprawiedliwiać Boga i tłumaczyć Go. Kiedyś się zdziwiłem, gdy ojciec Pio powiedział mi taką rzecz. Bóg jest zazdrosny o ciebie. No tak mi powiedział. Sam się zdziwiłem, że Bóg może być zazdrosny. Myślałem, że pęknę ze śmiechu i radości jednocześnie. To mi bardzo schlebiało. Ale jakie wnioski to nasunęło? Można zwariować z tym Bogiem. Zazdrosny w tym sensie, Bóg jest zazdrosny o każdego, nie tylko no o mnie, o mrówkę, o ludzi, o wszystkich aniołów. Zazdrosny w tym sensie, że chce wyrwać nas wszystkich ze zła, aby nam było lepiej i szczęśliwiej. Dlatego jest zazdrosny. Stawia opór złemu.
Jeszcze jedna myśl. Proces doskonalenia się człowieka jest długi. Potrzebna jest do tego wielka wytrwałość w poznawaniu życia na nowo. Można do tego dojść szybko, nadrobić miłością i dobrocią, już w jednym życiu. Nie trzeba po śmierci poszukiwać reinkarnacji. Jest za tego życia. Pchajmy się do oryginalnego nieba. Myślmy o nim dużo, a tak się stanie. Trzeba myśleć. Te akty strzeliste w ciągu dnia do Boga wzywać. Aniołowie czekają na to. Bóg też na to czeka. W nas jest możliwe wszystko, tak jak w Bogu, ojciec Pio powiedział. W tobie jest wszystko możliwe. Tak mi też kiedyś powiedział. I w was tak samo, bo jak się przestaniemy być leniuchami duchowymi, to będziemy myśleć o Bogu i o niebie. Dlatego wszystko jest to możliwe, że możemy myśleć. I wszyscy ateiści i ci właśnie z lewej strony liberałowie też mogą myśleć o Bogu. Dlaczego nie? Wszystko jest w nich możliwe, ale oni wolą myśleć o czymś innym. O zielonej katastrofie. Próba opanowania własnej woli to próba pokory. Tak naprawdę własnej woli nie da się unicestwić. Można ją za to ulepszyć dobrymi nawykami i jednoczyć ją miłością. Nie powinno się o nikim mówić źle, ale zło trzeba zauważyć. Czasem też trzeba zwrócić uwagę temu, kto robi reklamę złu. Jezus wypominał Żydom, arcykapłanom, że źle robią. Też musimy mówić czasami. Usprawiedliwić ich w sercu, ale pokazać drogę, jaką idą, że złą, i pokazać alternatywę, że można iść lepszą drogą. To trzeba robić. Tutaj nic nie przeszkadza. Ten materialny, a częściowo i duchowy kosmos nie jest stworzony przez Boga, ale przez aniołów, którzy wyszli z nieba. Po tym wyjściu postanowili stworzyć świat na obraz i podobieństwo nieba oryginalnego, gdyż taki zapamiętali. I mamy go takim, jaki powstał zgodnie z możliwościami nauki i eksperymentów tych aniołów. Dobrze to nie wygląda. Błądzimy w nim i cierpimy. I ojciec Pio tak powiedział. Szatan, czyli szata tego świata, aniołowie w tym wszechświecie, szatan wie, że Bóg jest, ale nie odpuszcza. Czyli nie odpuszczamy. I cały kosmos jest pełen istot, ale nie odpuszczają. Bo się zapędzili w kozi róg, a z drugiej strony mają ogromne bogactwa i myślą, że to im starczy, że będą mieć życie wieczne. A wszyscy umierają w kosmosie, nie tylko na tej ziemi. Zatem te wszystkie kosmiczne rządy, rady, aniołowie, uciekinierzy, żyjący gdzieś w niebie oryginalnym, nie mogą powiedzieć, że Boga nie ma. W niebie nieoryginalnym. Ale nie chcą o nim słyszeć. Powód jest prosty. Cieszą się swoją niezłą zabawą w stworzycieli i policjantów galaktyk. Prowadzą tu ogromne interesy, podtrzymujące życie i ich krótkotrwałe zabawy w kosmosie. Bo każdy chce się bawić. Tak jest życie. Od dziecka, jak się urodzi, to od razu chce się bawić. Najpierw to gaworzy z mamą, z tatą. Potem już chce się tylko bawić. Trzeba coś tam kiwać im nad głową, bo żeby była zabawa. Każdy chce się bawić. Dorośniemy i też chcemy się bawić. Chcemy mieć dobre warunki życia, chcemy żyć komfortowo i w tym wszystkim to nas bawi, chcemy mieć ogród, cokolwiek, pracę, która nas bawi i cieszy. Bo życie to zabawa i fula święta, fula chorak jest święto, bo jest w niebie, do której jeździłem wielokrotnie, to mówiła, że zbawienie znaczy inaczej bawienie się. Dobrze, to tyle. Teraz jeszcze wiersz Maćka. Krótki.
Droga wiodąca przez ciernie, stopy bez sandałów kąpią się w odpływach oceanu. Co mi daje pokój? Rzesze słońc martwychwstałych, jakiś czar pozaziemskiego chłodu, jakaś zieleń tamtej łąki, dobrze widoczny cel ponad tutejszymi blichtrami, zamiast iść na skraj pragmatyzmu i stamtąd w niebo się wpiąć, łapiąc za suknię aniołów. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości. Rozwijajcie swoje myśli, uczucia, wolę i miejmy dystans do tego kosmicznego bałaganu, do tej kosmicznej odysei materii, która nas przybija, no niestety przybija nas na każdym kroku. Nie powinno to tak wszystko wyglądać, ale jednak jest. I musimy się w tym odnaleźć. Dlatego system miłości, dlatego ta wiedza, dlatego ojciec Pio pomógł, mówił dużo na rozmowach. Ja mogłem to pod wpływem tych wszystkich rozmów z ojcem pisać. Zresztą sam mi kazał pisać. Przez rok nie pisałem nic po pierwszej rozmowie. I upominał się ciągle na rozmowie. Dlaczego nie piszesz? Zacznij pisać. A ja mówię, co ja mam pisać, jak ja nic nie wiem. No jeszcze młody byłem wtedy. Koło 20 miałem. No ale w nowicjacie już pisałem i nawet nie wiedziałem, że to będą później jakieś tam myśli również z tego. Tam trochę myśli z tego nowicjatu mam. Trochę ich poprawiłem, zmodyfikowałem, ale główny trzon został. A potem to już całe życie pisałem. Miesiąc po miesiącu jakieś myśli wpadały. Nieraz to długo, co dzień, w tramwajach, ile ja się napisałem, jak jeździłem do pracy, bo przychodziły mi myśli, no i co ja miałem zrobić? Nieraz nie miałem kartki ani długopisu, a myśli tyle, ja sobie myślę, na pewno zapamiętam, bo to jest tak prosta i piękna myśl, że na pewno zapamiętam. Przyjechałem do domu po pracy w trakcie, niestety uciekł, już nie zapamiętasz tego. I wziąłem się na sposób, że musiałem mieć ze sobą właśnie notatnik i długopis. Wtedy zapisywałem. Zapisywałem i wtedy już mogło coś z tego powstać. A następnym etapem, inny już pod koniec, to już na komórce nagrywałem. Jak mi przyszła jakaś myśl, to do komórki. Raz nagrałem ponad 100 chyba. I przyszła jakaś aktualizacja tej komórki. Wszystko mi wywaliło. Zresetowało wszystko. No i potem jakoś mi parę miesięcy do głowy przychodziły te same myśli i znowu musiałem spisać, ale już pisałem na tym, na papierze. Ale część na komórce udało mi się przepisywać później z komórki na komputer i no tak, takie to były moje dzieje. To tyle, co trzymajcie się systemu miłości i brońcie prawdy. Każdy czuje prawdę, bo ma sumienie i ma niebiańską duszę, ale niektórzy tłumią to. Tłumią strasznie. Ale musimy wszystkich usprawiedliwić, bo wszyscy pójdą do nieba. Tylko kwestia czasu. To tyle. To trzymajcie się i pa, pa.